Ileż można czekać? Cześć wszystkim, ja jestem Zoku, a to jest kolejny odcinek z naszej serii StarCraft 2 Skrzydła Wolności. Tak, tłumaczyłem to sprawiedliwości, nie wiedzieć czemu tak naprawdę, bo dobrze wiem, że Liberty oznacza wolność, a nie sprawiedliwość, no ale po prostu przejęzyczenie zwykłe. Ale już to naprawiliśmy, więc dobra, kontynuujemy sobie naszą przygodę i pogadajmy sobie na naszym fajnym polu bitwy, co nie? Fajny kokpit, zajebiście to wygląda. Ale to już mówiłem wcześniej, więc pogadajmy sobie z Tychusem może. Przeładuj, Jimmy. Te cholerne paskudy wciąż tu lezą. Mamy największe strzelanie do kaczek w galaktyce. Nie chcę ci psuć zabawy, ale musimy już ruszać w kierunku głównego skupiska Uli. Migiem. Ale rozkaz, kolego. Na ziemi czerwie nydusowe, nad głową coś fruwa. Trudno ruszać w kierunku czegokolwiek. Ty to zawsze potrafisz podnieść morale. A ja oczywiście mam nadzieję, że macie świetną, ciepłą herbatę do odcinka, tak żeby świetnie sobie tutaj razem, żebyśmy sobie razem spędzili czas. Przy tej świetnej fabule oczywiście i tej zajebistej grze przede wszystkim. Dobrze, pogadajmy z Warfieldem. Jak się trzymasz, generale? Przeklęta trucizna. Powiedziałem tym gamoniowatym lekarzom, żeby obcięli mi rękę i pozwolili wrócić na front. Jestem jednak w kiepskim stanie. Zdecydowałem się przekazać ci dowodzenie. Rozumiem. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja. Łatwa? Synu, łatwiejsza do podjęcia, kiedy pomyślę, co ciebie czeka. Musisz dotrzeć do głównego ula i wybrać między zniszczeniem ich posiłków na ziemi lub wsparcia powietrznego. Nie będzie czasu na jedno i drugie. Bez obaw, generale. Poradzę sobie z zergami. Przy pierwszej okazji proszę wrócić na statek i dać się opatrzyć. To rozkaz. No właśnie, jak widzicie też nasz tutaj Warfield, jeżeli pamiętacie, w poprzednim odcinku został zraniony przez hydraliska, dokładnie jego w sumie prawe ramię, znaczy w sumie prawa ręka cała, został po... nie został przestrzelony w sumie, bo wbiły mu się te ostrze z trucizną w rękę, no a jakoś się trzyma, no ale zobaczymy, co się z tego wyniknie, ogólnie. Dobra, a tu też mamy wiadomości, jak widzicie, więc za chwilę sobie to ogarniemy, w sumie to już nawet teraz, czekajcie, kliknijmy go. Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś wrócę do tego piekła. No, zmieniły mu się kwestie dialogowe, bo wcześniej, jak pamiętacie, miał ciągle takie same na statku. Popiół i lawa zakryły krew, którą tu przelano. Do najbliższego baru daleka droga. No, oczywiście, Jimmy by się tutaj nie obeszłoby się bez głupiego żarciku o alkoholu, oczywiście. Dobra, tu wszystko. Sprawdźcie zbrojownię, jak wygląda. Aha, zbrojownia się nie różni. O, właśnie, ja będę chyba sobie krążowniki muszę ogarnąć, wiecie, bo ostatnia misja nie będzie zbyt ciekawa. Więc trzeba będzie coś tutaj ogarnąć. Miałem to sobie ulepić, co nie? No właśnie, mogę sobie mowę przyzywać, a tutaj mogę sobie... No właśnie, to mi się przyda i to bardzo. Ulepszamy i to, i to. To się przyda na ostatniej. To też się przyda, bo będę w sobie bunkr robił. W sumie teraz mogę sobie już wydawać pieniążki, ponieważ trochę je chomikowałem i tak naprawdę zastanawiałem się, na co by je tu wydać, ponieważ dużo ich jest, a tak naprawdę nie ma na co je używać tak naprawdę, no bo nie używam tych wszystkich jednostek, które to są. No, użyłem sobie tu do Holiona tam wcześniej, żeby się pobawić troszeczkę, ale tak naprawdę nie było to potrzebne. Co by tu użyć? Banshee na pewno mi się przydadzą, to później, ale już mam wszystko ulepszone. Wikingi też jakieś się tam przydadzą. Dobra, krążownik na pewno mi się przyda, czy nie? Dobra, niech będzie, że kupię sobie to. I pieniążki mi się właśnie skończyły. Kurde, no nie wiedziałem, że aż takie to drogie jest wszystko. No cóż, w każdym razie wiadomości. Na żywo dla UNN mówi Kate Lockwell. Szokujące wieści. Dziś w nocy zastępy zergów zaczęły wycofywać się do głównego ula na planecie Char. Choć nie porzuciły już podbitych światów, to większość obcych zgromadziła się wokół ognistej planety. Co to może znaczyć, Kate?
Do końca nie wiemy, Donny. Będziemy cię informować, gdy tylko czegoś się dowiemy. Wiem, co to znaczy. Nic dobrego. Więc tak wyglądają nasze wiadomości. Ciekawe, gdzie mają telewizor wciśnięty. Tak z ciekawości. Dobra, nie pozostało nic innego, tylko spadać na misję, co nie? Bo to już mało jest, jak widzicie, do sprawdzenia tak w ogóle. Czekajcie, choć archiwa to są. A, to nie. Wiadomości nie najemnicy. Czy jest coś? Aha, tu mamy wszystkich najętych. Badania. Aha, badania są. Jest jakiś pik-pik? Jest tutaj trzy kreseczki. Jest tylko szkolne w koszarach, są zrzucone. Aha, to tak wygląda. Ej, to może być ciekawe, kurde. Tak szczerze? Mogę sobie, kurde, jednostki dosyłać jak w fajny sposób, co nie? Takie kapsuły desantowe. Bajerka. A to? Laboratorium technologiczne oraz reaktor. Oho. Jaki bajer? Kurde, to jest ciekawe. Nigdy tego nie używałem w sumie, a może sobie wezmę tym razem. Dobra, już nie przedłużajmy, chodźmy na misję. A, odsłuchałem tego, odsłuchaj. Komandorze, dzięki waszym wysiłkom zabezpieczyliśmy lądowisko. Generał Warfield twierdzi, że w obecnej sytuacji atak na główny ul byłby samobójstwem. Musimy pomyśleć o dywersji, która zmiotłaby część umocnień obronnych zergów. Naturalnie. Wiesz co? Tak sobie dumałem. Boję się tego bardziej niż zergów. Nim ruszymy na główny ul, musimy załatwić czerwienie dusowe. Zergi wyskakujące spod ziemi dość źle wpływają i na zdrowie, i na samopoczucie. Jeśli umieścimy w odpowiednim miejscu ładunki, może uda nam się zalać całą sieć lawą. Co pan na to, generale? Dosyć niebezpieczne przedsięwzięcie, ale może się udać. Większym problemem są i tak latające zergi. Nawet jeśli rzucimy jednostki naziemne, to bez wygranej w powietrzu nie będziemy mogli zapewnić im osłony przeciwpowietrznej. Jakieś pomysły? Wywiad donosi, że 80% latających zergów gnieździ się na zainfekowanej platformie zawieszonej na niskiej orbicie. Jeśli je tam załatwimy, przestrzeń powietrzna będzie nasza. Cholera. Skoro ta platforma jest taka ważna, to czemu nie zrzucimy tam bomby jądrowej? Gniazda leżą głęboko pod ziemią. Wybuch na powierzchni nic im nie zrobi. Musimy zrzucić tam grupę uderzeniową i zabrać się za platformę kawałek po kawałku. Decyduj, Raynor, na co uderzamy. No i mamy wybór, jej! Ze względu na to, że atakowanie platformy jest już tam gdzieś na YouTubie, bo sobie sprawdzałem. I ja też w sumie pierwszy raz podchodząc do tej gry też poszedłem na platformę. Ale teraz sobie pójdziemy zniszczyć tunele. Jestem ciekawy, jak ta misja przebiega, bo jeszcze jej nie widziałem na YouTubie. No i w sumie jej nie grałem, co nie? Więc zobaczymy, jak to się potoczy, jak pójdę sobie ścieżką Tychusa. Czy Tychusa, whatever w sumie. No dobra, więc pójdziemy sobie zniszczyć tunele. Czemu nie? I taka... tutaj ode mnie taka... nie wiem, jak to nazwać. Taka, no tutaj taka uwaga o... że fajny jest motyw w tym świecie ogólnie, że... jakieś tam wyżej postawione jednostki, jak generał czy komandor, wiecie o co chodzi, mają inną zbroję Marines, nie? On na przykład, Warfield ma taką Moro, tylko Moro z takimi odznaczeniami gwiazdki tutaj, co nie? To wygląda świetnie, to jest takie, wiecie, taka odmiana mundury dla żołnierza, nie? Że jest on wyżej stopniem i to jest fajne, bardzo mi się podoba ten motyw. Dobra, więc spadamy już. Dość gadanie, bo się nagadałem sporo już. Dopóki zergi mogą używać sieci nydusowej, wszystkie nasze siły są zagrożone. Współczuję naszym lotnikom, ale zamknięcie tych tuneli jest naszym priorytetem. Moja ocena jest inna, ale się wstrzymam. To ty jesteś ekspertem. Pomyślnych łowów, komandorze. Słuszna decyzja, Jimmy. Dajmy zergom nauczkę w stylu niebiańskich diabłów. Dogłębna analiza wykazała obecność trzech uskoków tektonicznych zbiegających się pod tym obszarem. Jednoczesna detonacja ładunków sejsmicznych w tych trzech miejscach przekieruje lawę do przyległych jaskiń. A wiadomo, z czym się tam spotkamy? Nie, komandorze.
Sąsiednie warstwy skalne uniemożliwiają wykrycie biosygnatur zergów. Zalecana jest ostrożność. Co ty powiesz? Co o tym sądzisz, Jimmy? Będziemy potrzebowali dodatkowych rąk, żeby przenieść ładunki. Byłem już w tych tunelach. Im więcej chłopaków weźmiemy, tym większe ryzyko. Wolę wprowadzić tam mniejszą, doświadczoną ekipę niż cały oddział. Chyba mam dla ciebie ludzi. Najlepszych. Wszyscy odznaczeni w walce, ale słabiutko u nich z dyscypliną. Polubisz ich. Brzmi nieźle, generale, ale mam własnych ludzi. Odrobina ruchu im nie zaszkodzi. Kilka oddziałów ukryło się w tunelach tuż po lądowaniu. Znajdziesz więc tam jakieś posiłki. Skontaktuję się z wami, jeśli wykryję ich transpondery. Jasne, ale nie mogę niczego zagwarantować. To nie jest misja ratunkowa. Jej! Czyli co? Z tego, co tutaj się możemy... Z tego, co tu słyszałem, to będziemy dowodzić się jakimiś naszymi ludziami, co nie? Nie ma czasu na pogawędki, kowboju, o co chodzi? Trzeba w czymś pomóc, kowboju? Panie! Dowodzę sobie... Mam 4 bohaterskie jednostki, mam słona! Dobra, załatwmy to szybko i bezproblemowo. Lecimy, chłopaki. Ale zajebiste! Jaki jest plan? Kurde, mam 4 bohaterskie jednostki, ale świetne. Dobra, lecimy, kurde. Pokażmy chłopcom nieco terrańskiego kunsztu. Pociski penetrujące typu 12. Wiesz. O, jest! To jest ta snajperka, którą miałem na tym trailerze. Znaczy na tym filmie. Ale świetnie, dowodzimy sobie całą ekipą naszą ze statku Hyperiona, tylko że nie ma z nami jeszcze tylko Matac, nie? Ale bajeranckie to jest. I mamy te światełka, patrzcie. Jakie to jest świetne. Niezły plan. Dobra, jakby to tutaj ogarnąć. Raynor z tego strzela, dobra. Jakby to może tak, żeby strzelić w te dwa. Czy ja tu dosięgnę? Pyk. Godzina śmierci. Jest, pięknie. Ogarnęliśmy. Z tego co widzę, słon strzela jak maruder. Doktorek jest lekarzem naturalnie. Fajne to jest, ma taką fajną zbroję dla medyka. Sam spadaj. Dobra, idziemy. Ej, Bayer, podoba mi się. Dobra, chodźmy. Daj się pobawić innym, Jimmy. Pozwól, że wypróbuję granaty szarpak. Granaty szarpak, mówisz. Dobra. Przywitaj się z moim... Co tam? Ale bajeranckie to jest. Ciekawe, jak będą mieli inni. On chyba stawia wieżyczki z tego, coś tam wyczytałem. Na chwilkę. Tam rzuciłem sobie okiem. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Póki co mi się bardzo podoba ta misja. Wow, pierwszy raz widzę, żeby słon się ruszał ogólnie w grze, co nie? Fajny pomysł. Dobra, jak to tu rozegrać? Granacik jest. Granacik jest. To rzucimy granacikiem pierw może w to miejsce. Ej, dziwadło! Byk! Zajmiemy się teraz tymi tutaj drobnicami. Całkiem dużo tej drobnicy, tak szczerze mówiąc. Ale dobra, nie powinni mi zginąć, są bardzo wytrzymali, mamy tego super medyka, zgaduję, że on bardziej ma laser mocniejszy, nadleczający. Tak mi się wydaje. Aha, już mnie chciał tu dziabnąć. Dobra, rzucimy sobie to, czy jak to z cooldownem? O panie, ty już możemy rzucić, dobra, rzucaj. Jest, dobra, i sobie tego już zabijemy sobie. Ponieważ mamy medyka, więc na ludzi się wyleczymy. Patrz, jak świetnie strzela setykus. Kurde, te łuski tu się wysypują. Bayer. Czas zebrać się do kupy. Dobra, chodźmy. Chodźmy zatem. Kończy się skala na wykrywaczu ruchu. Słon, co powiesz na postawienie twojej wieżyczki, nim ruszymy dalej? Mówisz i masz, amigo. Stań tylko za starą ognistą Betty i niech pokaże, co jest warta. Świetne. Możemy stawiać sobie wieżyczki, tak jak mówiłem, jako słon. Świetny, Bayer. Podoba mi się to. I zobaczcie, jaka ta wieżyczka jest mocna i wali ogniem w ogóle. Ha! Super. Tylko ona niestety jest stacjonarna, czyli nie możemy jej ruszyć, jak już ją raz postawimy. Jaki jest plan? Więc tak średnio, znaczy średnio, w sumie to nawet zajebiście. To będziemy tu ukrywać, nie? Dobra, tu nie będziemy używać żadnej umiejętności, to sobie poradzimy tak manualnie, że tak powiem. I co tu się dzieje? Halo. Okej, nic tu nie ma. Świetne, podoba mi się. Oho! Słyszę, generale. Proszę mówić. Dobra, uratujemy sobie tę ekipę, zobaczymy jak to będzie dalej. Myślę, że tą jedną sobie uratujemy, znaczy postaram się uratować wszystkich, co nie, ale z pewnością to się nie uda. W poprzedniej misji mieliśmy tego
żeby... Byliśmy tego świadkiem, o tak powiem. A kurde, co ty jesteś, Ruizel? Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Dobra, jak ty bijesz? Słabiutko, dobra. Pan Tychu zwalnie tu bombkę. No przesuń się. Bing! Świetnie. Dobra, i teraz zniszczmy to. Na ludzi to zniszczymy. Nie przejmujmy się niczym, mamy tego medyka, co nie? On jest bardzo mocny z tego, co widzę, jego na leczenie, ale no tu pan Raynor troszeczkę mógłby się odsunąć. No co ty, kurde, robisz? No patrzcie go. Się nie może przycisnąć tutaj. Dobra, nieważne. Zniszczmy to. Te ciała w tych takich, kurde, kokonach, to wygląda zawsze strasznie, bo ja nie lubię pająków, nie? I mi się to zawsze kojarzy z pająkami, to jest takie... Raynor? Cholera, wysłali do nas ciężką artylerię! Tak, co mogę powiedzieć? Jimmy, jak trzeba coś naprawić, to do usług, ale grotołazów szukaj gdzie indziej. Słon, gdybym cię lepiej nie znał, powiedziałbym, że masz Pietra. Tchórzysz, wiedziałem. Nie o to chodzi. No bo na broni i narzędziach się znam, a na jaskiniach i zergach już nie bardzo. I jestem przerażony. Nie liczę. Kiedy rządzą. Nie panikuj, człowieku, wszystko będzie dobrze. Rozwal to. Oho. Niezły plan. Jeszcze z tyłu się pojawiły, no proszę. Tego się nie spodziewałem w sumie. Znaczy, ja się do niczego nie mogę spodziewać, ponieważ robię tą misję pierwszy raz, co nie? Rekieterzy rządzą. Ale okej, okej. Niezły plan. Damy radę. My nie damy? Dobra, jak to tu wygląda? Walnij wieżyczką, walnij wieżyczką. Dobra, i naprzód. No ludzie, sobie powinniśmy dać radę, co nie? No idzie ten Ruizergów cały, czy jak to się tam nazywa, czy nie nazywa nawet. Sprzedaj mnie. Dobra, fajnie to wychodzi. Słon jest bardzo pomocny, ta wieżyczka naprawdę tutaj robi grę tak naprawdę. Yes! Burn, baby! Okej. Rekieterzy rządzą. Proszę, czego się wycofamy do naszej wieżyczki, jeszcze troszeczkę se postoi, chociaż mała zdrowia już. Niszmy sobie te... Jak to się, kurde, nazywało? To się w sumie... To jest, nie wiem, jak to się nazywa, ale to roznosi ten cały creep, czyli tą samą biomasę, co nie? Na których zergach szybciej się poruszają. Tak, na tej mazi się zergi szybciej poruszają. O, pancie, patrzcie, co ja tu widzę. Ohoho! Kurde, ktoś zamawiał sos bolognese z zergów? Tychu, kurde, Master Chiefen tutaj zarzuci sosesem z granatem i będzie nice. Coś pięknego. Możesz na mnie liczyć. To wygląda ciekawie. Niezły. O! To tutaj. Słon, zaznaczyłem linię uskoku flarą. Podłóż obok jeden z ładunków. Robi się, kowboju. Co nas stać? Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Musimy bronić ładunku do momentu jego uzbrojenia. Oho. Rozglądajcie się na wszystkie strony, chłopaki. Czyli co, teraz mały tower defensik? Aha, mhm. Jedno z tych przewężeń świetnie nadaje się dla ognistej bety. Gdzie ją postawić? Kurde. Mogę tylko jedno wybrać, co nie? Czekam na sygnał. Tutaj. Postawię tutaj ze względu na to, że będzie mogło być blisko do tego tutaj dostępu, co nie? Dobra, zrobimy to tak. Medyczek tutaj. I elegancko, dobra. O shit. Raynor! Strzelej w to! Dobra, nieważne w sumie. To też się może przydać. Czekam na sygnał. Dobra, wy tanki będziecie stać tutaj. A wy tutaj. Jaki jest plan? Człowieku, spadaj jeszcze. Kurde, no, jeszcze mi zamiar to pyskować, co nie? Pokażmy im, na co nas stać. Cooldownik jeszcze nie zszedł. Będziesz tak szczekać cały dzień. Jeb ci na ryj, nie ma. Dobra, zabijcie ich. Medyczek tutaj jest zawsze. Kurde, słoń jest słaby mimo wszystko. Aha, ten towerek se wybucha, no tak. Wydasz jakiś rozkaz? Ktoś mnie wzywał? Gdzie jest ten czerw? Gdzie jest czerw? Możesz, tam jest czerw. Pium! Yes! Uhu! Świetne. Nie ma czasu na pogawędki, kowboju. Dobra, stawmy tutaj wieżyczkę. A my tutaj się będziemy bawić. Super. Rozwal to. Nie marnij. W ogóle myślałem, że Tychus będzie troszeczkę większy tak mimo wszystko. No przecież i tak jest duży, nie? Ta jego zbroja jest ogromna. Ale teraz mi się wydaje troszeczkę mniejszy niż wcześniej, tak nie wiem, jakoś tak jaki dziwnie. Jaki jest plan? On jest praktycznie tak porównywalny jak...
Jak Reynor? No może troszeczkę misz. W ogóle Kiryj ma dziwne w grze. To fajkę mu zrobili, patrzcie. Ale to wygląda bekowo. Sprzedaj mnie. Dobra, jeszcze 40 sekund musimy tutaj posiedzieć. Trzeba w czymś po... Czekam. Czekałem na ciebie. Mam to. Dobra, myślę, że będzie okej. O, coś tu się porusza, kurde, co to jest? A, to rój. Okej. Czekam na sygnał. Stawmy wieżyczkę oczywiście tutaj z tyłu. No. Nasza co? Jak ty się nazywasz? Gnista Betty. No ja uwielbiam takie smaczki w grach, jak na przykład wieżyczka jest nazywana takim właśnie imieniem, co nie? Coś pięknego. Coś pięknego. Nie marnuj mojego czasu. Dobra, jeszcze 4 sekundy i lecimy stąd. Rozwal to. I siup. Ładunki zaraz wybuchną. Wynosić się stąd. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, eksplozja. Bo jeszcze tego nie widziałem nigdy. I... No taki wybuch nuke, co nie? Patrzcie, kurde, lawa teraz będzie się lać? Dobra robota. Pierwszy ładunek z głowy. Jeszcze dwa i lawa zaleje komnatę. Mhm. Czaję bazę. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Ale fajny bajer. Czas zebrać. A, niech mnie. To tam zabierają jeńców. I ich infekują. Nie można im pomóc. Musimy zakończyć ich niedolę. Zróbmy to w ten sposób. Uważajcie, kapsuły infektora. Spalmy je. Najlepiej. Na mnie liczyć. Dobra, teraz może jakiś tutaj tychu zrzuci bombusem. Rekieterzy rządzą. Jaki jest? Będziesz tak szczekać cały dzień. Ale kurde, ten tychu z pyskaty, co nie? Taki kurde cmaniaczek tutaj. Ale do tego wszyscy go kochamy, co nie? O kurde. Tego też się nie spodziewałem tak troszeczkę. Może walniemy tutaj tego, wyrzuć kusa. I naprzód. Patrzcie to. Puuu! Ty chus! Dawaj! Oh yes, sok pomidorowy. Lol, to straszne było. To mi sobie przypomniało ten odcinek z atomówek, taki dosyć creepy odcinek, gdzie one się przeniosły w czasie w sumie. Także przeniosło je do przyszłości. I wszyscy mówili tak jak zombie, to do nich, to wasza wina, to wasza wina. Więcej ich matka nie miała. O shit. Niezły plan. Dobra, zdecydowanie musimy poczekać na wieżyczkę, bo to nie służy, to na pewno nie są pomidorki. O nie, co ja tych pomidorach dzisiaj tak pieprzę. Dobra. Spóźniliście się. Musimy znaleźć dobrą kryjówkę, inaczej staniemy się karmą dla zergów. Dobra, na luzie, nie panie jejkuj. Może weźmiemy sobie tutaj właśnie pana Reynora. Zniszcz ten kokon. O kurde, i oni się przy... Dobra, nie dadzą rady przejść na luzie. Tego infektora w sumie możemy zabić sobie. Możesz na mnie liczyć. Zabij go. Panie, odsłoń się, gdzie on jest? Aha, on zniknął sobie, dobra, nieważne. Nie prowokuj mnie. Dobra, zniszczymy sobie może te cycki. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Creep Monster, cokolwiek. Nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. Profesjonalnie. Wiem, że to Creeper znosi, co nie? Co ty chcesz myślisz? Panie, a ty się odsuń może. Wyglądasz jak zerk zmechanizowany, tak w ogóle, nie? Tak trochę wygląda. Dobra, aha, jednego Marinesa straciliśmy. No nie fajnie. Co to było, kurde? Uwaga, tępiciele. Nie mogą się zbliżyć. Mhm, damy radę. Tak mi się wydaje. Nie jest ich zbyt dużo, a jeden dach... Niszczy drugiego! Ała! Dobra, wylecz mi ich. Cholera, ależ ochyctwa. Następnym razem postaraj się, aby cię nie obryzgały. Dzięki za radę, synku. A teraz zamknij się. O Boże, co to kurde za... Co to za... Co to za w ogóle za kultura wobec drużyny, panie Tykus? W sumie no to złe głowy, więc jebać go. Ale... Możesz na mnie... Zgłoś się, Reynor. W pobliżu wykrywa wokalały z innego oddziału. Wydaje mi się, że ostatnie słowo brzmiało uratuj. Cholera, a już myślałem, że pogramy z nimi w pokera. Dobra. Co tam? Zasadzka! Są za nami! Pokażmy im, na co nam. Walimy to w takim razie Toera. O kurde, oni tam lecą. Jak to za nami? Co ty pieprz? Aha, dobra, nie, dobrze postawiłem wieżyczkę. Szybko tutaj trzeba pomóc. Pękniemy sobie to i lecimy do nich. Co tam? Na rabie zgarniamy i oni się przydadzą. Dobrze was
Jaskinia przed nami jest pełna robali, więc uważajcie. Ach, robale. Racja. Okej, ogarnijmy tego potworka tutaj, bo czemu, bo nie? Mów. Super, mamy helbaty. Gotowe. Rozwal to. Znaczy w sumie to są... To nie są helbaty, helbaty wyglądają inaczej. Ale podobne w sumie w działaniu, co nie? Czas zebrać się do kupy. Zlnijmy se może tak? Dopiero się rozgrzewają. Ruszać dwójkami. Musimy ich rozwalić. Kowboju, o co chodzi? Dobra, pyknijmy tu może Towera, żeby nas nie zabili zbytnio. Czas zebrać się do kupy. Tychus. Pyknij tam bombusa. Świetnie. Tempo, tempo! Nie zatrzymywać się, bo nas zmiażdżą. W sumie racja, trzeba iść. Gdzie jest ten czeref? Chyba tutaj gdzieś. Dobra, idziemy dalej. Czas zebrać się do kupy. Idziemy dalej. Dalej, dalej, dalej. Buty gadżeta. O shit, panie. Strzelnij tam, panie Jarenior. Dobra, genialnie. Czerw zniszczony, więc teraz możemy iść do przodu. Nadleczaj, nadleczaj, żeby on nie umarł sobie. Dobra, raczej mało prawdopodobne, że sobie umrze, bo wypalacze są bardzo tankowaci. Zresztą widać to po nich, nie? Nie trzeba chyba mówić. Dobra, dalej, dalej. Buty gadżeta, o, tak mogę powiedzieć na przykład. Dobra, i fajna jest ta misja, podoba mi się strasznie, mamy tyle bohaterskich jednostek. I to fajnie, fajnie się to gra i myślę, że to się fajnie będzie oglądać, bo nie widziałem jeszcze, że tej misji na YouTube'sów, na YouTube'sach. Pyknij mu. O kurde, panie, jak on twardy jest. Nie ma czasu na pogawędki, kowboju, o co chodzi? Ała, ała, a nie bij go, nie bij go. Co tam? Dobra, żyjecie wszyscy. Plan jest taki, panie Reiner, że pykniesz tutaj swoją umiejętność zaraz. Kurde, nie strzeliłeś to? Sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie. Czas zebrać się do kupy. Co ciekawie brzmi? Dobra, jeszcze jeden czerw to jest... Ej, ładnie się obroniliśmy w sumie, nie zginęły nam baty. Znaczy nie zginęły nam wypalacze, więc to jest najsik. A wypalacze są genialne na biologiczne jednostki. Ale niestety rzadko ich używałem, no bo nie było okazji w sumie, co nie? Dobra, spalił się pan czerw. Mniam, mniam. Nadupczamy dalej twista. Czas zebrać się do kupy. O, tutaj musimy iść, dobra. Możesz na mnie liczyć. No to jedziemy. Niezły plan. Ach, zergi są fascynujące. Szkoda, że tak mało wiemy o ich fizjologii. Wiem wszystko na ich temat. Kula w łeb. I po nich. No więc to nie do końca. Zamknijcie się. Jak ostatnim razem. Przygotować linię obrony. I pamiętajcie, nic nie może zbliżyć się do uzbrajanego ładunku. Aj, kapitanie. Dobra. Trzeba w czymś pomóc, komandor. Medyków trzeba do dupy. W sensie z tyłu postawić. Nasza Betty ładnie ich podsmaży. No dokładnie. Nie ma czasu na podanie. Dobra, medyka i dwóch medyków dajmy tutaj. Dobra, myślę, że tutaj damy dwa helbaty plus dwóch medyków. Ten jest medykiem, więc oni będą stać tutaj wszyscy, dobra. Myślę, że tak będzie okej. No właśnie. On jest tankowaty, cholera. Shit, 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 ty uważaj. Kurde, padł mi Marines, dobra, nieważne. Dobra, no ludzie, sobie damy radę tutaj. O kurde, tępiciele tutaj poszli. O kurde, ale nieźle poszli. Ktoś mnie wzywał? Nie ma czasu na pogawędki, kowboju, o co chodzi? Jaki jest plan? Gdzie jest ten czerw cholerny? Tam gdzieś jest. Tam sepping. Dobra, niszczymy. Tu jest kolejny. To pan Tychu zwalnie bombusa. Yeah! Elegancko, dobra. No i teraz się bronimy, nie? Kurde, boję się tego Marinesa, tak szczerze. Nie padnie chyba. Tępiciel! Dobra, to się zaczyna wymykać spod kontroli tak lekko. Pokażmy im, na co nas stać. Jaki jest plan? Pepere, pep. Znisz to. Kurde, to się zaczyna wymykać spod kontroli tak legitnie, bym powiedział. Dobra, pyknij to tutaj. Ty gnoju, no jak ja ci jajko rzucę, nie? Wyłaź, gdzie jesteś? Ty chuj się zajebie.
Albo sama, jakby to powiedział, no. Czekam na pewien Zagreimer. Cholera, trzęsienie ziemi. To nie trzęsienie ziemi, tylko ultraliski. O kurde. Jest plan. Zabić go! Reynor, ocuń dupę! Trzeba w czymś pomóc, komandorze? Mów. Skop tył, co tam? A co ja z tego będę miał? Dobra, zabijmy ich tak. O fuck, 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 gdzie on jest? Pokażmy im, na co nas stać. Gdzie on jest? Nie ma czasu na pogawędki. Aha, on jest unieruchomiony, czy cokolwiek. Dobra, ale żyje. Się wystraszyłem, że go straciłem, nie? Zabierajmy się stąd. Coś czuję, że to nie będzie takie łatwe, że coś tu się jeszcze stanie. Oho. Ale te głupie zwierzaki są jednak, nie? Ale to jeszcze jeden ładunek, co nie? Bo to były dwa dopiero. Jeszcze jeden ładunek i będziemy mogli sobie urządzić nydusowego grilla. Bądźcie czujni, chłopaki. Jeszcze jedna sytuacja. Dobra, że ja żyjesz, dobra. Bo jeden wypalacz mi umarł, kurde. A co to? Żeby dać punktu życia Renera i to USA strona. Aha, spadnie zero, osuną się oni na ziemię, nie będą mogli wykonywać żadnych oddziałań. Jeśli przyznaje się inny bohater, to w pewnym czasie żadna osoba wstanie i zacznie. Aha, spoko, w taki sposób, dobra. Czyli nie można ich stracić, tak jakby. Nie, coś tam wykrywam. Ale żadnego ruchu. Może to jaja albo larwy. Jeterzy rządzą. Co to jest? Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. No nie podoba mi się to mimo wszystko, ale... Rzućmy tu. Dobra, elegancko. Co tam? Nie marnij mojego czasu. Damy sobie radę? Wytrzymasz to? Rozwal to. Ogarnijmy tutaj. Gdzie oni uciekają? Halo? Nie idźcie po posiłki, prawda? Wiesz, sposób w jaki wykluwały się z jaj... Jakby na nas czekały. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolował je inny zerk. Będziesz tak szczekać cały dzień. A, mam... Yes. Jaki jest plan? Pokażmy im, na co nas... Dobra, walnijmy wieżyczkę. I naprzód, w ogóle jakie małe zergi, takie dziwne, takie larwy. Takie w sumie chodzące larwy. A roacze, to jest niebezpieczne, to trzeba szybko zniszczyć. Dobra, Reynor na razie nie musi strzelać. Damy sobie radę. Nie zgiń, panie wypalacz. Dobra, damy sobie radę. Elegancko. Kurde, szkoda, że ta wieżyczka nie może być przenoszona. Cokolwiek wyskoczy z tych jaj, czeka je ciężka lekcja życia, gdy się za to wezmę. Wolę to zniszczyć tak szybko wszystko. Czas zebrać. Reynor, przed wami kolejny oddział. Chyba mają punkty. Zachowajcie szczególną ostrożność. What the fuck? No pojebało was na rej chyba. Czas zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. Mów. Niezły plan. Zły zamiar. Nie ma czasu na pogawędki, kowboju. O co chodzi? Sprzedaj mnie. Zniszczmy go szybko. Po wszystkim, stary. Już po wszystkim. Nie. Zabijcie go, bo mi zginą jednostki. Głąby jedne. Najgorsze. Dobra, ogarnęliśmy to. Jezus. Chciałem ich uratować za wszelką cenę. Dobra, uleczmy ich. Postójmy to chwilkę. Pokażmy im, na co nas. Reynora mi lecz. Dzięki. Myślałem, że już po nas. Nie jesteś jeszcze bezpieczny. Jeterzy rządzą. Lecz, lecz. O, to jest ostatni w ogóle punkcik, tak? To nie wygląda ciekawie. Podłóżmy ładunek. Nie podoba mi się to miejsce. Wszystko gotowe, kowboju. Gdy się zacznie, musimy być daleko stąd. O, shit. Co to do diabła? O, lol. Cholera. Ona rozrywa osłonki jaj.
To jest matka. Musimy ją załatwić. Nie zostawimy ładunku, gdy będzie w pobliżu. Smaży. Jaki jest plan? Rozwal to. Czekam na słońce. Sprzedaj mnie. Ja musimy ją szybko zabić. Co tam? Pokażmy im, na co da. Walimy tu wieżyczkę, tak żeby nie... Aha, ona znikła? Gdzie ona jest? Halo? Zakopała się, czy jak? Czas zebrać się do kupy. Królowa, gdzie ona? Ona się pewnie steleportowała gdzieś, shit. No. Niezły plan. Dobra, nadupczamy szybko, bo zaraz z Rygi przylecą do nas. Idzie po kolejne jaja. Musimy powstrzymać królową, zanim tam dojdzie. Czekam na sygnał. Będziesz tak szczekać cały dzień. Rzućmy bombę w nią. Nie ma czasu na pogadę. I Jim strzela. Dobra, i bronimy. Czas zebrać się. Shit. Coś mi tu pękło. To mi się niezbyt podoba. Pokażmy im, na co nas stać. Dobra, zaś znikła. Zjedzmy szybko jakieś jaja tutaj. Teraz pójdzie z pewnością tam na dół, co nie? Mów. Ale to jesteśmy bliziutko, więc elegancko. Zniszczmy te jaja. Dokładnie, przyszła tutaj. Ty się kurde odsuń, człowieku. Walimy tutaj wieżyczkę naturalnie. I strzelamy w nią, co nie? Z wszystkiego. Patrzcie, prawie już zginęła. Dobra, elegancko jest. Człowieku, spadaj. Jaki jest plan? Zniknęła. Możesz nam. Dobra, zniszczmy tutaj te jaja póki co. Ona za chwilę tam u góry się pojawi znowu. Albo z nami. Wód? Nie! Rozwal to. Niezły plan. Godzina śmierci. Ty hus. Dawaj tu bombę. Będziesz tak szczekać cały dzień. Dobra, bo się nieciekawie robi. Zabijcie to. Dobra, elegancko. Teraz sobie damy radę. Brak oznak życia. Ona nie żyje, Jim. Jeśli się zaraz stąd nie zabierzemy, to my też będziemy martwi. Trwa odliczanie, narwańcu. Musimy spływać. Betty ich zatrzyma. Betty ich zatrzyma. No ja mam nadzieję, że ona sobie da radę. Chociaż wątpię, żeby nagle sobie dostała skrzydeł i odleciała stąd, co nie? No właśnie. Biedna Betty. Nie. Ja już zdążyłem ją polubić. Cholera, lawa napływa. Przecież o to właśnie chodziło. A teraz biegiem do punktu ewakuacji, idioto. Ty hus! No właśnie, głębiej uciekaj. Nie chcę, żebyś umarł. Prawie, uff. Co, ja mam się uciekać? Niezły was pogrzało na ryj. Możesz na mnie. Zabierajmy się stąd, natychmiast! Tempo! Z tego będę miał. Sprzedaj mnie. Dobra, szybko, lecimy. Kurde, mi się przypomniała misja, kurde, z tym. Z Zeratulem, jak się uciekało przed tymi wszystkimi zergami, nie? Nie lubię takich misji, nienawidzę! Aaa, uciekamy! Rekieterzy rządzą. Fastem. Jezu, ile ich tu jest, na was pogrzało. Na ryj. Rzućmy tu granat. Ty chuj, ale ty uważaj tam. Mimo wszystko. Dobrze? Dobra, pieprzyć te jaja, nie? Idziemy dalej. Pieprzyć te jaja, lecimy. No ta lawa się coraz bardziej zbliża! Don't! Lećmy. Niezły plan. A, pyknijmy tak. Mów, nie marnij mojego czasu, sprzedaj mnie. Dobra. Szybko. Jaki jest plan? Lecimy. Rekieterzy rządzą. To się zaraz bardziej gorąco zaczyna robić. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Będziesz tak szczekać cały dzień. Rozwal to. A, zabij tego nabiciela! Nie w ten sposób! Sprzedaj mnie. Niezły plan. Może wylecz mi ich troszeczkę chociaż. Kurde, no nie ma czasu, no zginą mi i będzie tyle, nie? Zamknij pysk! Dobra, lecimy dalej. Wyjście, błagam! Jest wyjście, dobra. Wypieprzamy stąd. O nie! Waltaj się na ryja! Betsy, nadupczaj! Tu jest ta magista, pięknie. No co jest? Właśnie tu, głupki. Rozpierducha. To lubię. Pięknie, ja też. Świetna misja, kurde, ja się dziwię, że nigdy jej nie robiłem. Ale się walą. I bardzo dobrze. Ty
Fiu, fiu. Niezłą jatkę im urządziliśmy. Obstawiam, że teraz naprawdę się nas boją. A raczej ciebie. Dobra. Zobaczmy, jak sobie radzili chłopaki, kiedy nas nie było. Cudna misja. Kurde, ale to jest świetne. W płaszczy bestii. Świetna misja. Dobra, sprawdźmy, co się dzieje tam u chłopaków w takim razie. Długa ta misja była, ale powiem wam, że zleciały ten czas jak sporcy strzeli normalnie. Tak mega przyjemna. Planeta Czar. Miło cię widzieć w pełni sił. Zobaczymy, jak długo utrzyma się ten stan. Mam dla was prezent, chłopaki. Złożyć artefakt celnego. Mam nadzieję, że to coś działa tak, jak nam się wydaje. No chyba. Nie za bardzo uśmiecha mi się nadstawianie tyłka dla kawałka kosmicznego złomu. Ale gdybym postawił wszystko na ten artefakt, to już dałbym sobie na los. Znaleźliśmy się w przedsionku piekła i powiem wam, że nie zdołalibyśmy zajść tak daleko, gdybyśmy sobie nie pomagali. Nie wiem, czy to był fart, czy bezmyślna brawura. Przyznaję, że takiego numeru, jaki udało się wam wykręcić, to jak żyję, jeszcze nie widziałem. Być może ten artefakt jest kluczem do pokonania Królowej Ostrzy. Ale my musimy doprowadzić to wszystko do końca. Po tym, co przeszliśmy. Pokonawszy wszystkie niebezpieczeństwa, jednej rzeczy jestem pewien. W krytycznych chwilach możemy na siebie liczyć. Nawet jeśli ceną wsparcia może być śmierć. Świecie rzeczy, o które warto walczyć. Kocham tą grę. I tym miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Do zobaczenia i do następnego odcinka.